Meni duże przyjemno rozpoczęty projekt osi z ojcem Janem Twardowskim, jaki odkryje cykl zustrzeci z polską literaturą, organizowanej Generalnym Konsulstwem Republiki Polska w Łódzku pod hasłem Podjach do literatury. Zakres liwne je wypadkowo. Adże podjach to z jednego boku transportny zasób, a z drugiego boku podjach to lubow do czegoś. Adże tym projektom my chcemy rozbudzić w mieszkańcach Ukrainy lubow do literatury i poznajemy te z polską literaturą, częstena z jakoj wrze perekłady na ukraińską mowę. My nie chcemy також, żeby cej projekt zupełnie wse w jednym miejscu. I tomu, jak cej podjach, jaki zjednaje różne miejsca Ukrainy, my chcemy objednać jak najbliższe koło ludzi bilia tego projektu. Ja wpewnena, że literatura ojca Jana Twardowskiego, sotna rocznica z dnia narodzenia, kogo wypada je w tym roku, to pomoże nam w realizacji tej mety. Do projektu chcemy zaprosić przedstawników polskich mężczyzn, polskich towarzystw, kulturnych dziaci, osoby, jakie wywczają polską mowę, przekładaczy polskiej i ukraińskiej literatury, a także wszystkich innych ludzi, jaki prosto cenią poezję. Zaraz ja przeczytaję jeden z wierszów ojca Jana Twardowskiego i tym samym rozpocznę internet literaturną estafetę. Trzech osób, jakich ja zaraz imena przeczytaję, ja zaproszę dla tego, żeby one także wybrali jeden z wierszów ojca Twardowskiego, przeczytali go na kamerę w oryginale albo w przekładzie, a potem rozmieścili cej zapis na internet stronicy Konsulstwa Republiki Polska w Łódzku. Ja думаю, що цією подією ми створимо такий поетичний ланцюжок, до якого я хочу, щоб приєдналося як найбільше коло осіб. Коханівського переклад псалмів. Powróć mi, Panie, z dawnych lat, herbaty gorzkiej łyk w manierce i umarłego ojca list, sweter od siostry, matki serce. Kochanowskiego przekład psalmów spalony z wilczą w czas powstania i wszystko, czego życzę innym, a sam niestety nie dostanę. I spowiedź świętą z dawnych burz, gdy łzy ważyła ręka Zbawcy i jeszcze jeden jakiś dzień z dzieciństwa mego na ślizgawce. Ten śnieg, co mi na oczy spadł i to, co mu szeptał bezrozumne, a potem, jak najcięższym szał, postaw z kielichem mi na trumnie. Chcę zaprosić te wzięty uczestnicy w tym projekcie troje osób. Nastojatela kostela świętek Petra i Pawła Łódzku, ojca Pawła Chomiaka, wczitelku polskiej mowy w gimnazjum nr 4 Svitlanu Zinczuk, художнього керівника арт-студії «Гермедер» Руслану Порицьку.